Zoologia. Jak nazywa się drapieżnik z rodziny psowatych, który zamieszkuje pustynne rejony północnej Afryki? Ma ogromne uszy, puszysty ogon i jest barwy piaskowej. Czy jest to kangur? Nie, jest to fennek kangury niewysokiej. Od 1 do 10 bez dwójki i szóstki, proszę podać. W walizkach są pieniądze. Numer walizki. Idź w debilu, co zgłosiłeś. No, o zobacz, głupi. No zobacz, o. Dupę masz sadzić. O, zobacz, jaki pojebany. Zobacz, wszystko słyszę. Halo, halo. Słuchajcie, no gracz jakoś nie wybrał sobie walizki. Przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt? Madryt? Tak. Takie miasto, Madryt. W jakim kraju jest? No, wydawało mi się, że we Włoszech. Madryt we Włoszech? Już w tej chwili nie wiem. No nigdy tego nie wiedziałaś. Nie, pewnie kiedyś wiedziałam. No to muszę cię wprost zapytać, jaka jest stolica Hiszpanii? Madryt. Dobrze. A czy Madryt jest miastem, które leży we Włoszech? Nie może być. Stolica Hiszpanii nie leży we Włoszech. No nie. Będę musiała z tym żyć do końca życia. My też musimy z tym żyć, to jest potworne. No, współczuję. Ja współczuję twoim studentom. Pani Joanna, biologia czy seradela? To roślina czy ryba? Tak. Roślina. Niestety odpowiedzi tak nie możemy uznać, chociaż padła po słowie roślina, ale postawiliśmy pani wybór. A ja witam następnego gracza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka będzie odpowiedź? Sarsamente. Słucham. Jaka jest odpowiedź? Szybciutko. 3, 2. Safartele. To nie jest dobra odpowiedź niestety. Lecimy dalej. To musi być słowo, które istnieje w języku polskim, które można znaleźć w słowniku języka polskiego. Halo, halo, dzień dobry. Proszę panią Musiński Jan. Farmaceuta. Dziękujemy bardzo. Muszyński Jan jest prawidłową odpowiedzią. Ja zapiszę Muszyńskiego Jana. Muszyński Jan. Muszyński Jan nie jest prawidłową odpowiedzią. Nie będzie to Muszyński Jan. Komiksy. Jakie zwierzę widnieje na kostiumie Batmana? Jamnik. Panie Sławomirze, pierwsze pytanie należy do kategorii pojazdy mechaniczne. Jak z francuskiego nazywa się nadwozie samochodu? Podwozie. Karoseria. No to kolejna pana Andrzeja Litera. Kto jest prezydentem Rosji? Waldemar. Putin to się zgadza, ale... Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stonki. Zebry.